Latarnia morska to jeden z moich ulubionych symboli tego, co mamy robić jako chrześcijanie w tym zagubionym świecie. Jezus nie użył co prawda tego porównania do latarni morskiej, ale mówił o lampie, mówił o świetle, którego nie chowa się pod łóżko, ale gdzieś wysoko, żeby świeciło wszystkim. Ale latarnia morska oprócz tego, że świeci, że wskazuje kierunek, to jeszcze dodatkowo ma pewną funkcję. Każda latarnia świeci pewnym kodem, czyli przesyła informacje. Przesyła żeglarzom na morzu konkretną informację, gdzie się znajdują i tak dalej. Czyli zobaczcie, świeci, wskazuje drogę, ale i przekazuje informacje. I teraz, kiedy przełożymy to na nas jako na chrześcijan, ważne, żebyśmy wskazywali drogę, tak, w tą stronę do Boga. Słuchaj, wzoruj się, ale jest również bardzo ważne, byś przekazywał precyzyjną informację, w jaki sposób możesz Boga znaleźć. Nie wystarczy tylko przekazać ludziom informację, że jest Bóg. Nie wystarczy, że jest dobry. Nie wystarczy im powiedzieć, że Cię kocha. Musisz im powiedzieć o Jezusie Chrystusie, że Bóg przyjął ciało człowieka, zamieszkał wśród nas, a potem oddał swoje życie za nas. Jezus umarł za Twoje grzechy. I dopóki nie wezwiesz Jego osoby, dopóki nie zawołasz tego Jezusa, który umarł na krzyżu za Ciebie, nie będziesz zbawiony. Wtedy wypełniłeś zadanie latarni morskiej. Wtedy nie tylko wskazywałeś kierunek, ale podałeś informację, jak wejść do portu, jak wejść do domu Ojca. Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Czy taką informację wskazujesz ludziom? Jesteśmy ziemi solą, gdy zwietrzeje na nic jest. Do niczego się nie przyda, ludzie ją wyrzucą też. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak. Świecy nie zapala, aby potem ukryć ją. Pragnie, żeby ją widzieli z dala ci, co wejść do środka chcą. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy światłem tego świata, nigdy nic nie skryje go. Kto miłuje szczerze swego brata, Boży blask roztacza w to. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Znajdujemy się na dawnym stanowisku Działa Obrony Wybrzeża na granicy Rzeczpospolitej na Helu. Dlaczego ludzie tak bardzo bronili swoich granic? Dzisiaj jest już to niemodne, ale w Biblii znajdujemy powód. Bóg dał każdemu narodowi czas w historii i granice zamieszkiwania. Czyli jest to, można powiedzieć, pewien dar, wyzwanie od Boga. Po co Bóg dał każdemu narodowi granice i czas? Po to, żeby szukały Boga. Żeby go znalazły w Jezusie Chrystusie. To apostoł Paweł mówi w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Najmądrzejszym ludziom swoich czasów, czyli filozofom, politykom i artystom greckim. Bóg dał
wiele narodów, ale nie zawsze tak było. Kiedyś ludzkość stanowiła jeden naród. Pamiętacie historię o wieży Babel? Wtedy nie było granic, wtedy nie było różnych języków, nie było różnych kultur, wszyscy stanowili jedno. I kiedy się tak zebrali do kupki, pamiętacie, co wymyślili? Wymyślili bunt przeciwko Bogu. Dlatego Bóg pomieszał języki, dlatego Bóg dał narody. Dlatego Bóg każdemu narodowi z osobna dał ten sam cel, żeby była konkurencja między narodami. Niech narody pokazują, które szybciej, które bardziej szukają Boga. Tym narodom Bóg błogosławi. Stąd patrząc na historię narodów, możemy zobaczyć historię błogosławieństwa Bożego. Ale dzisiaj żyjemy u krańca tych czasów. Dzisiaj znowu likwiduje się granice, dzisiaj znowu chce się zbudować wieżę Babel Multikulti. Jak myślicie, czy to nowe społeczeństwo projektowane przez globalistów będzie posłuszne Bogu? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego morze nie przekracza tej linii, którą wyznacza brzeg? Dlaczego granice tych wszystkich lądów mniej więcej są takie same? Oczywiście gdzieś tam kilkadziesiąt, niekiedy kilkaset metrów w jedną czy w drugą stronę się zmieniają, ale od setek i tysięcy lat są niezmienne. Dlaczego morze nie zalało całej Ziemi? Otwórz sobie Księgę Rodzaju i zobaczysz, że rzeczywiście na początku było morze na całej ziemi. Ale potem Bóg rozkazał i stało się, i powstał suchy ląd, oddzielony od morza i oceanu. I Bóg nakazał, że morze i oceany nie mogą przekroczyć granicy lądu, bo ten ląd przygotował dla nas, dla ciebie. Dla człowieka. Wiemy, jak się później historia potoczyła, że ludzie zlekceważyli to, co Bóg dla nich zrobił, wybrali bunt przeciwko niemu. Ale gdy dzisiaj będziesz patrzył na plażę, czy to latem, czy w innej pogodzie, pamiętaj, że Bóg stworzył ten świat z myślą o tobie, że Bóg ustalił prawa rządzące tym światem z myślą o tobie. Jak myślisz? Co chciał w zamian? Żebyś i ty pomyślał o nim. Żebyś go znalazł. Bo nie tylko stworzył cudowny świat, nie tylko dał ci wszystko, co potrzebujesz do życia,
sensie materialnym czy bytowym, ale dał też swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego, aby umarł zamiast ciebie i mnie, byśmy razem z Bogiem spędzili wieczność. Zapewne każdy z was chciałby budzić się rano z takim widokiem za oknem. Oczywiście Mistrzostwo Świata, piękna sprawa, morze, słońce, zieleń. Ale warto sobie zadać pytanie. To przecież tylko stworzenie. To jaki jest Stwórca? Jeśli stworzenie jest tak piękne, to jak piękny i wspaniały musi być Stwórca? To rozumieli już psalmiści, którzy też przecież żyjąc w basenie Morza Śródziemnego mieli wokół siebie piękne widoki. A w psalmie 17 czytamy takie słowa. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem. Wiesz jakim? Chciał się nasycić widokiem? Psalmista? Widokiem Twoim, czyli świadomością, że mój Bóg jest blisko mnie, że ja jestem dziełem Jego rąk, a chrześcijanin może dopowiedzieć, że ja jestem Jego dzieckiem, obmytym krwią Jezusa Chrystusa. Na mnie już czeka mieszkanie w niebie. Już jestem zbawiony od piekła, od kary za moje grzechy.
Oczywiście życzę Ci każdego dnia pięknych widoków, ale widzenia w nich ręki Stwórcy. Ale jeszcze bardziej życzę Ci, żebyś poznał Jezusa Chrystusa i każdego dnia budził się. Chwała, mój Panie, że obmyłeś mnie swoją krwią, że jestem Twoim dzieckiem, że jestem zbawiony, że mam życie wieczne. To jest radość chrześcijanina. Każdego dnia, od rana. Wiecie, jak nazywa się ludzi, którzy mają przewodzić kościołom? To Bóg tak wyznaczył, żeby kościołom przewodzili starsi, to jest taka nazwa, albo biskupi. Od czego jest to słowo biskup? Biskup starszy to prezbiteros, a biskup to jest patrzący z góry, czyli widzący dalej, episkopos, patrzący z góry, mający już duże duchowe czy życiowe doświadczenie. Zarówno wiek powoduje, że zbierasz doświadczenia, czyli stajesz się mądrzejszy. Inaczej, nie tak łatwo diabłu, nie tak łatwo złym ludziom zrobić cię w konia. Jeśli widzisz dalej, wyżej, masz większą wiedzę, masz większe pole widzenia, nie tak łatwo cię zapędzić w kozi róg, nie tak łatwo cię zwieść pozorem. I kiedy czytamy o czasach ostatecznych, czy raczej o czasach przedostatecznych, to widzimy społeczeństwo dzieci zbuntowanych wobec rodziców. To widzimy społeczeństwo dzieci zmanipulowanych przez lobby
LGBT. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział listu do Rzymian. Tam właśnie to lobby pochwala nie tylko tych, którzy czynią te złe rzeczy, ale jeszcze uczy innych, jak to robić. Takie mamy społeczeństwo. Jak myślicie, czy społeczeństwo kierowane przez ludzi doświadczonych, czyli starszych albo widzących dalej więcej, mających doświadczenie, łatwiej odciągnąć od Boga? Łatwiej zwieść na złą drogę? Czy też społeczeństwo dzieciaków, których będzie się owsem karmić? My, przepraszam, owsiakiem. Pomyśl. Czy widząc to, co jest za mną, macie wątpliwości, jaka pora roku się zbliża, a dokładnie już jest? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że te już rozwinięte pąki to dowód, że wiosna, że niebawem pojawią się liście i wszystko się zazieleni, a potem nawet będzie lato, tak się spodziewamy. Jezus użył tego przykładu, mówiąc do ludzi: umiecie rozpoznać po pąkach, jaka będzie pora roku zaraz, co już się zaczęło. Umiecie po chmurach rozpoznać, jaka będzie pogoda. No i teraz pytanie do ciebie. Po 2000 lat powstało już państwo Izrael. Na naszych oczach rodzi się jedna światowa religia. Papież katolików ogłosił braterstwo duchowe z muzułmanami. Technologia doszła już do tego momentu, że można kontrolować każdego. Że można każdego zaczipować. A ty nie widzisz, jaka pora roku się zbliża? Że kończy się czas łaski? Że czas apokalipsy jest już tuż, tuż? Jeszcze dziś możesz skorzystać z łaski Jezusa Chrystusa. On stoi u drzwi ciągle twojego życia. Ale niebawem to się skończy. Niebawem czas łaski, czyli tego czasu, kiedy Jezus oferuje ci, przychodząc do ciebie, można powiedzieć, pod twoje drzwi, prosząc, żebyś go przyjął i przyjął od niego prezent w postaci życia wiecznego, w postaci zbawienia. Ten czas się kończy. Rozpocznie się czas apokalipsy. Po pąkach możesz rozpoznać wiosnę. Po znakach czasu możesz rozpoznać bliskość przyjścia Jezusa. Tylko czy chcesz widzieć?